Straż Graniczna w Bielsku-Białej świętowała 24. rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji pod ratuszem odbył się pokaz musztry paradnej orkiestry kompanii reprezentacyjnej tej formacji. Ratusz ostatnio w centrum wydarzeń. Spod jego gmachu wyruszyła parada bielskich dzieci i młodzieży w ramach 22. Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury, Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Już niedługo ogłoszenie wyników 5. edycji miejskiego konkursu plastycznego Szanuj energię, chroń klimat. W tym roku do ratusza napłynęło 200 prac. Już w najbliższy piątek na rynku oraz placu Chrobrego rozpoczyna się 3-dniowy 11. Festiwal Miast Partnerskich Poznajmy się. Kolejny ranking Forbesa i kolejna wysoka w nim pozycja Bielska-Białej. Straż Graniczna w Bielsku-Białej świętowała 24. rocznicę swojego istnienia. Z tej okazji pod ratuszem odbył się pokaz musztry paradnej orkiestry kompanii reprezentacyjnej tej formacji. Mija 25 lat od czasu powołania samorządów terytorialnych w Nowej Polsce. Z tej okazji również i Bielsko-Biała postanowiło uczcić tę ważną rocznicę, organizując szereg uroczystości wpisujących się w te ramy. Święto Straży Granicznej i jej nowo przeniesionego do Bielska-Białej oddziału jest jednym z nich. Jest mi niezmiernie miło, że będziemy mogli za moment wziąć udział w wydarzeniu, jakiego w Bielsku-Białej jeszcze nie było. Koncert i pokaz musztry paradnej w wykonaniu orkiestry i kompanii reprezentacyjnej Straży Granicznej to nie mam najmniejszej wątpliwości przedstawienie artystyczne najwyższej klasy. Dzisiejszy koncert nie jest przypadkowy. Ma on uświetlić miejskie obchody 25-lecia polskiej samorządności. Wpisuje się także w 24. rocznicę powołania do życia Straży Granicznej. Nie mogę w tym miejscu nie wyrazić swojego zadowolenia z faktu, że prawie dokładnie przed 2 miesiącami, 25 marca, nastąpiło uroczyste otwarcie placówki Straży Granicznej w naszym mieście. Cieszę się, że przedstawiciele tej ważnej z punktu widzenia bezpieczeństwa kraju służby stacjonują na stałe w Bielsku-Białej. To przecież tutaj krzyżują się szlaki komunikacyjne biegnące z północy na południe i ze wschodu na zachód Europy. Wydaje się zatem, że stolica Podbeskidzie jest idealnym miejscem do wykonywania zadań, jakie spoczywają na pogranicznikach. Pod ratuszem odbył się koncert oraz musztra paradna. Artyści pod przewodnictwem kapelmistrza majora Straży Granicznej Leszka Mieczkowskiego zaprezentowali nie tylko klasyki z repertuaru muzyki wojskowej, ale również sambę i Zbójnickiego. Ostatnio w centrum wydarzeń. Spod jego gmachu wyruszyła parada bielskich dzieci i młodzieży w ramach 22. Ogólnopolskich Dni Bezpieczeństwa, Kultury, Ruchu i Ratownictwa Drogowego. Jak zwykle na starcie korowodu na placu ratuszowym było głośno i wesoło. Dobra zabawa, nauka i co najważniejsze, zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego to idea przyświecająca organizatorom imprezy od jej samego początku. Zasadniczym celem, tak jak Państwo wiecie, jest promowanie przepisów ruchu drogowego, bezpiecznych zachowań. W ogóle dbamy o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. No i z naszych doświadczeń wynika, że jedną z najskuteczniejszych form jest edukacja. Edukacja dzieci i młodzieży w szczególności. I to właśnie chodzi o ten zakres bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Impreza jest pomyślana jako nauka poprzez zabawę w duchu sportowej rywalizacji, a dodatkowym efektem jest przekazanie wiadomości merytorycznych i oczywiście praktycznych. No i dzisiaj szkoły walczą o cenne nagrody. Szkoła za pierwsze miejsce otrzyma telewizor 42-calowy plus projektor multimedialny. Za drugie miejsce
telewizor 42 cale i odtwarzacze Blu-ray. Natomiast nagrodą za trzecie miejsce i nagrodą w korowodzie jest sam telewizor 42-calowy. I ten sprzęt przechodzi na własność szkoły i służy jako pomoc dydaktyczna. Natomiast uczestnicy ruchu finału także dostają nagrody, a na całych Błoniach odbywają się gry, zabawy, konkursy przygotowane przez policję, wojsko, grupę ratownictwa drogowego, GOPR, 18 Batalion Desantowo-Szturmowy przez grupę IP. Także naprawdę jest bardzo wiele ciekawych konkursów, programów, w których można wziąć udział, wszędzie można zdobyć nagrody, a przy okazji się uczyć. Parada, w której uczestniczyły również przedszkolaki, spod ratusza przemaszerowała na plac Żwirki i Wigury, skąd dzieci bezpiecznie przewieziono na Bielskie Błonia. Tam bawiono się przez całe dwa dni. Już niedługo ogłoszenie wyników 5. edycji miejskiego konkursu plastycznego Szanuj energię, chroń klimat. W tym roku do ratusza napłynęło 200 prac. Jury konkursowe już wytypowało zwycięzców, my zaś poznamy ich podczas 5. Beskidzkiego Festiwalu Dobrej Energii, który odbędzie się 19 czerwca w Parku Słowackiego. Konkurs dedykowany jest uczniom przedszkoli i szkół na każdym poziomie edukacji, a tegoroczna edycja nosi nazwę Miasto Dobrej Energii. Przedszkolaki w tym roku wykonywały wraz z nauczycielami i z rodzicami stroje z mody ekologicznej. Dzieci z klas 1 do 3 szkoły podstawowej bawiły się podczas zajęć przygotowanych przez swoich nauczycieli. Zajęcia w tematyce poszanowania energii i przyrody, środowiska. W tym roku przyznajemy certyfikat szkoła z dobrą energią właśnie szkołom podstawowym. Dzieci starsze z kolei w tym roku przygotowywały projekt w tej tematyce, a młodzież ze szkół ponadpodstawowych zabawiła się w artystę rysownika i zaprojektowała komiks z udziałem postaci, która promuje nasze miasto jako miasto dobrej energii. Już w najbliższy piątek na rynku oraz Placu Chrobrego rozpoczyna się 3-dniowy 11. Festiwal Miast Partnerskich. Poznajmy się. Tegoroczna edycja festiwalu jest jeszcze większa i bardziej atrakcyjna niż poprzednie. Na rynku Starego Miasta stanie scena, gdzie przez 3 dni prezentować się będą zespoły z zaprzyjaźnionych z Bielskiem Białą europejskich miast. Ale oprócz tego przyjadą przedstawiciele miast partnerskich z całej Europy i nie tylko, że przyjadą, będą rozmawiali na temat współpracy między naszymi miastami, ale również zaproponowaliśmy, aby te przedstawiciele tych miast przywiozły zespoły folklorystyczne, które wystąpią. Będą między innymi zespoły z Rumunii, z Serbii, z Niemiec, z Anglii, będą również Czesi, będą również Rumunii, także wiele tych atrakcji. Program artystyczny jest już od razu w piątek, bo o godzinie 18 wystąpi przedstawiciel z Wiednia, także solistka bardzo fajna z zespołem, także już od razu mogę zaprosić Państwa na koncert piątkowy, później w sobotę, niedzielę. Co godzinę od godziny 14 występują zespoły międzynarodowe, występują również zespoły z Bielska Białej, które chcą się zaprezentować na rynku podczas tej wspaniałej imprezy 11. Festiwalu Miast Partnerskich. Poznajmy się. Równocześnie w sąsiedztwie i na Placu Chrobrego odbywać się będą imprezy towarzyszące, pokazy i zabawy. Opisanym wydarzeniom towarzyszy w tym roku Festiwal Kulinarno-Podróżniczy Wszechsmaki. Swój przyjazd zapowiedziały gotujące gwiazdy telewizyjnych programów, mistrzowie kuchni i celebryci. Kolejny ranking Forbesa i kolejna wysoka w nim pozycja Bielska Białej. Nasze miasto ponownie zostało wysoko ocenione w rankingu miast atrakcyjnych dla biznesu przygotowanym przez prestiżowy amerykański miesięcznik Forbes. W najnowszej edycji zestawienia wśród miast od 150 do 300 tysięcy mieszkańców stolica Podbeskidzia uplasowała się na 4. miejscu w kraju. Zdaniem autorów zestawienia tegoroczny ranking pokazuje przetasowania oraz mocne punkty na gospodarczej mapie Polski. Dane niezbędne do powstania rankingu opracował Centralny Ośrodek Informacji Gospodarczej, a o kolejności poszczególnych ośrodków zadecydowała dynamika wzrostu liczby spółek rejestrowanych w KRS w poszczególnych latach, pomniejszona o spółki znajdujące się w upadłości. Klasyfikacja prowadzona była w 4 kategoriach w zależności od ilości mieszkańców poszczególnych miast.